Dzień dobry Państwu. Mam straszną tremę, co zresztą chyba widać, ponieważ jest to pierwsza audycja SWT TV, nagrywana nie na żywo, ponieważ nie mamy warunków, ale traktuję ją tak jak na żywo, bo moim ideałem jest nadawanie na żywo plus reportaże oczywiście. Ten program, który teraz będzie nie będzie montowany w taki sposób, jakby się montował. Ja go traktuję jak na żywo i też proszę go tak traktować. Zanim zacznę, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż ja dostałem wczoraj informację, że Facebook usuwa portale prawicowe i usuwa portale związane z Marszem Niepodległości 2017. Dzieje się to samo, co działo się w zeszłym roku. Ja tego zupełnie nie rozumiem, ponieważ Facebook, chociaż jest firmą prywatną, to jednak jest firmą, która należy absolutnie do wszystkich i powinien skupiać wszystkie opcje polityczne. Mogę się z czymś nie zgadzać, mogę czegoś nie tolerować, ale nie będę tego usuwał, będę z tym dyskutował. Natomiast Facebook stosuje zasadę cenzury, starej, dobrej, komunistycznej cenzury, oczywiście dobrej w cudzysłowie. Usuwanie tych portali nic nie da, bo marsz i tak się odbędzie. Ludzie się i tak skrzykną. Tu przy okazji publicznie chciałem powiedzieć jedną rzecz jeszcze, że ktoś na Facebooku zaproponował mi rozmowę na temat jakiegoś polskiego portalu tego typu społecznościowego, więc proszę o kontakt. Zrobimy o tym program. Może rzeczywiście warto, abyśmy my, Polacy, którzy możemy różnić się politycznie, ale dla których Polska to jest Polska przez dużej, wielką literą pisana, a nie jakimś tam krajem w Europie. Może warto, żebyśmy jednak rzeczywiście coś takiego zrobili. Dobrze, koniec gadania, bo się Państwo zanudzicie. Moim gościem jest dzisiaj aktor, znany aktor, Marcin Kwaśny. Dzień dobry Państwu, witam. Cześć Marcin. Cześć. Program jest jak zwykle, jak ktoś pamięta, na żywca na luzie, więc o to chodzi, żeby to było bardziej luzowate w tej zasadzie. Nie będę z Marcinem rozmawiał o sztuce aktorskiej, bo... A szkoda. A szkoda, bo byłoby o czym. No pewnie, że byłoby o czym, tylko programów o aktorach i artystach jest cała masa i każdy się pyta, jak pan gra, jak to, jak tamto, jak tamto. Ma pan talent, to pan gra, po prostu. Ma pan postać, to pan gra. Ja mam inne pytanie, które nigdy nikt aktorom, naszym rozpolitykowanym aktorom, nie zadał. Czy zagrałbyś, Marcin, w każdej produkcji? Nie, w każdej na pewno nie. To w jakiej byś nie zagrał? W takiej, która obrażałaby, nie wiem, w sposób rażący wartości, który gdzieś od jakiegoś czasu, od czasu mojego nawrócenia hołduje. Dobrze. Zaraz do tych wartości przejdziemy. Zakładamy sytuację. Jest znany reżyser, nie będę wymieniał jego nazwiska, czy jej nazwiska. Jest duża szansa na zrobienia kariery międzynarodowej, pieniędzy, zaistnienia na rynku międzynarodowym. Tylko film jest niezgodny z tymi wartościami. Złamie się, czy nie złamie się? To jest pytanie. Znamy się na tyle, na ile się nas sprawdzono, więc teraz mogę powiedzieć, żebym się nie złamał. Natomiast, nie wiem, miał piątkę dzieci, prawda, głodujących w domu, no to bym się wtedy zastanawiał. Zastanawiałbyś się? To jest zero-jedynkowe pojęcie. No tak, no trzeba mieć tak za tak, nie za nie, więc no, mówię, żebym się nie złamał. Tak. I bardzo dobrze, ponieważ Marcin gra w tej chwili generalnie w filmach, które nie mogą, no, nie zrobią kariery na Zachodzie. No, no powiedzmy szczerze, są to filmy propolskie, filmy patriotyczne bardziej, bo już taką kategorię muszę niestety sformułować. Nie są to filmy o Polakach, którzy byli bardzo źli dla określonej nacji. Prawda? Tak. Powiedz mi, w czym teraz grasz? Teraz skończyłem zdjęcia do filmu Dywizjon 303. O właśnie. Gdzie gram, paradoksalnie nie gram Polaka, tylko gram kanadyjskiego kapitana Johna Kenta, który to kapitan był bardzo przeciwny Polakom na początku. W ogóle był przeciwny nie tylko Polakom, ale i Francuzom, wszystkim innym, którzy jakby nie byli w tym sznycie rafowskim, którzy nie latali zgodnie z tymi wytycznymi. Natomiast kiedy zobaczył
odwagę Polaków, kiedy zobaczył ich poświęcenie, sposób, w jaki walczą. Zumbach uratował mu dwukrotnie życie też. To zmienił podejście i stał się ich gorącym admiratorem. Na tyle, że nawet otrzymał od Polaków ksywę Kętowski. Na tyle, że kiedy był grany hymn w knajpie, w pubie angielskim i wszyscy wstali, oprócz jednego Anglika, który nie chciał wstać, no to on mu dał w mordę. Także. Grasz, i tu właśnie dochodzimy do następnego problemu. Problemu oczywiście w cudzysłowie. Grasz w polskim filmie, polski aktor, grasz Anglika. Kanadyjczyka. Kanadyjczyka. No dobrze, grasz kogoś z Imperium Brytyjskiego, masz rację, Kanadyjczyka. Czy to dla ciebie jako Polaka jest jakaś trudność? No przede wszystkim językowa, bo domeną aktorów jest język jednak, prawda? Natomiast słyszałem, że ten mój akcent nie jest aż tak zły, więc gdzieś na Kanadyjczyka się nadaje. Ale przetwarzasz wszystko podświadomie przez swoją polskość, oczywiście, prawda? Zawsze tak będzie, zawsze. Czyli to zawsze będzie polski kant? Zawsze. Właśnie. Tak. Aktorzy grają w języku. Aktorzy są stworzeni przez język, ponieważ język jest ich głównym tworzywem. Prawda? Aczkolwiek można zagrać w Comédie Française po francusku, prawda? Jest na to przykład. No, są na to przykłady. Oczywiście, że tak, ale podświadomie język jest zawsze polski. Myśli się po polsku. To jest tak jak i pisarza. Ja jestem z kolei pisarzem. Wiadomo, że mimo, że znam angielski na poziomie idiomatycznym, nie byłbym w stanie napisać wszystkiego po angielsku, tak jak jestem w stanie po polsku, bo tak rodzi się ten język, prawda? I teraz zobacz. Mamy aktorów, którzy zaprzeczają całkowicie polskości. Ostatnio jeden znany aktor ocenił, że Polska dla niego jest B i wszystko jest B. Powiedz mi, dlaczego to wasze środowisko nagle się zaczęło w politykę mieszać tak bardzo? Ja myślę, że to jest tak, że polityka i show biznes gdzieś zawsze idą obok siebie w parze. No, aktor jest też obywatelem, prawda, kraju, więc ma prawo mieszać się w politykę. Nikt mu tego nie zabroni, jesteśmy wolnymi ludźmi. Natomiast idzie z tym pewne ryzyko, prawda, ryzyko zaszufladkowania. Ja też był czas, kiedy się wmieszałem w politykę. Teraz tego żałuję, teraz wyciągnąłem z tego wnioski i wiem, że lepiej się w to nie mieszać, dlatego że no zawsze to gdzieś będzie wtedy człowieka stygmatyzować. Już nie będzie aktor odbierany tylko i wyłącznie poprzez pryzmat swoich ról, ale też także przez swoich zapatrywań politycznych, prawda? Więc można mieć te zapatrywania, natomiast czy nimi epatować, no to nad tym się warto zastanowić. Ja się absolutnie zgadzam. Aktor to jest przede wszystkim prywatny człowiek, to jest wasza praca. Grasz X, grasz Y, grasz kogoś. To nie znaczy, że jak grasz Jamesa Bonda, jesteś Jamesem Bondem. Jak grasz szefa służb, jesteś szefem służb. Możesz się na tym nie znać, piszesz to, co ci... Grasz to, co ci kazał reżyser, scenarzysta. Jak to czasami czujesz, wydaje ci się. Oczywiście, że tak. Tylko, że w pewnym momencie aktor jako osoba publiczna staje się pewnym arbiter elegantiorum. Staje się swoistym nośnikiem określonych idei, określonej rzeczywistości. Ja może źle to nazwałem zamieszanie się w politykę. Wróćmy do tego, co powiedziałeś. Aktor gra w języku. Nasz język jest językiem polskim, prawda? Więc aktor występujący przeciwko Polsce, nawet jeżeli mu się nie podoba wszystko, co tutaj jest, występuje przeciwko polskości, przeciwko swojemu tworzywu, prawda? Swoich narzędziom. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się, jak najbardziej. No chyba, że taki aktor, nie wiem, jest zorientowany na karierę jakąś międzynarodową. I nie wiem, ja tego nie rozumiem, bo nie rozumiem tego, że można zaprzeczać tej polskości, skoro ona jest pewną oczywistością, prawda? No i jakby ten język jest częścią naszej tradycji. I to, że jesteśmy Polakami, to nas bardzo mocno określa, prawda? No, nagle robić się Europejczykiem. No okej, no żyjemy w Europie, nawet nie będąc w Unii Europejskiej, byliśmy w Europie. No właśnie, myśmy zawsze byli Europejczykami. Natomiast no,
ten sposób... Ja mówię osobiście, że to mi się akurat nie podoba, pewien rodzaj wynaradawiania tego, żeby, nie wiem, gdzieś zapominać o tradycji, zapominać o historii, tylko, nie wiem, iść w jakąś super nowoczesność, że teraz oto jesteśmy, prawda, otwarci. Proszę bardzo, no, zapraszamy wszystkich. Oczywiście zapraszamy, ale trzeba, żeby ktoś przyjeżdża do nas, żeby jednak przestrzegał zasad gospodarza, a nie narzucał swoje, prawda, więc... No właśnie. Tu już nie chcę poruszać tematu tak zwanych uchodźców, to nie ma sensu. Czy poprawności politycznej, bo to też nie ma sensu. Zmierzam właśnie generalnie do tego, do zapytania się ciebie, bo zauważyłem, to jest nagłaśniane przez wszystkie główne media mające pieniądze, te wszystkie wypowiedzi, które negują polskość. Czy łatwo być w waszym środowisku aktorem, patriotą, podkreślającym swoją własną polskość? Na pewno nie jest to łatwe, bo gdzieś hołduje się raczej czemuś innemu, prawda, nie wiem, bardziej lewicowym, liberalnym poglądom. Że... Natomiast te konserwatywne, te chrześcijańskie są gdzieś albo wyśmiewane, albo spychane do lamusa, albo w ogóle jakby nie mające racji bytu. Nie wiem, no, biorę udział też w rzeczach, które są może nie są modne, może nie przychodzą na nie tłumy, ale gdzieś są dla mnie ważne. No, wyreżyserowałem spektakl o Maksymilianie Kolbe, teraz biorę udział w spektaklu Wieczernik Ernesta Bryla, który kiedyś zrobił Andrzej Wajda w czasie stanu wojennego. Wziąłem udział w filmie Dwie korony Michała Konrada o życiu Maksymiliana Kolbe i to jest pewna nisza, która istnieje na rynku i dobrze, że ona istnieje, dobrze, że w ogóle są szanse, żeby też takie spektakle powstawały, bo kiedy byłem jurorem Feliksów Warszawskich ostatniej edycji tego konkursu, najbardziej chyba prestiżowa nagroda teatralna w Warszawie, obejrzałem w przeciągu roku około 60 spektakli w całej Warszawie. Nie znalazłem tam ani jednego spektaklu, ani jednego, powtarzam, który, nie wiem, gdzieś hołdowałby wartościom chrześcijańskim czy patriotycznym, więc no to jest dosyć wymowne, prawda? Że... Wymowne, ponieważ istnieje, zauważyłem, wśród twórców i wśród mecenasów kultury. Ja nie mówię o rządzie, nie mówię o Ministerstwie Kultury, to jest zupełnie inny temat, ale wśród tych, którzy chyba mają pieniądze przede wszystkim na to, by jakiś twórca zaistniał, promowanie tego wszystkiego, co nazywamy lewicowo-liberalne, prawda? Ja już się śmieję, że moje książki nigdy nie będą w Empiku. Może one są złe, może one są dobre, tego nie wiem. To czytelnicy oceniają i wiem, że oceniają je dobrze, dlatego że po prostu nie opowiadają to, o czym powinny opowiadać zdaniem niektórych księgarzy, prawda? Czyli tam nie ma złych Polaków mordujących Żydów, nie ma złych Żydów, nie ma różnych innych, nie ma tego wszystkiego, nie ma tej wspaniałej Unii Europejskiej w tym wszystkim. Jest tylko i wyłącznie Polska, wszystko dzieje się w Polsce. Na tej zasadzie. I tak samo jest właśnie, jak widzę w filmami, bo ja się bardzo mocno zastanawiam, że na siłę promowano takie produkcje jak Idę, która, ja nie oceniam wartości artystycznych tego filmu, ale każdy, kto się zajmował sztuką filmową, to i zna Lelusza, to przypomni sobie natychmiast tą francuską, tę manierę francuską z przełomu lat 50. i 60., którą moim zdaniem Ida jest kręcona. Uważam, że jest to film polityczny, nie tylko antypolski, ale wbrew pozorom antyżydowski. Ale ona jest na siłę promowana. Na siłę promowana. Natomiast takie produkcje jak Wyklęty, w którym grałeś, prawda? Czy jak mówisz, Dywizjon 303, który wiem, że miał duże kłopoty z realizacją, mieli producenci, prawda? Jak inne, które wymieniasz, są jakby, sam mówisz, niszowe, zapomniane, prawda? Ciężko się przedostać. Ciężko, na pewno. No. Ale no, z tym się należy pogodzić. No, z czym nie można walczyć, z tym się należy pogodzić. Więc ja rozumiem, że... No ja się z tym nie zgadzam. Nie, to nie jest tak. Uważam, że powinniśmy walczyć. Nie, no oczywiście, broni nikt nie składa. No właśnie. Popatrzmy na kino amerykańskie.
ostatecznie Amerykanie promują niesamowicie, to jest cały Spielberg praktycznie, apoteoza Amerykanów. Tak, flaga amerykańska na koniec. Nie, no jasne, to jest... jest ważne, żeby nie popadać w skrajności, żeby nie robić ani filmów antypolskich, ani filmów z kolei na kolanach, prawda, takich hura patriotycznych. Gdzieś te proporcje, uważam, muszą być wyważone. No, dobrze, jeżeli są wyważone, ale no, mamy w naszej historii, chociażby ostatniej II wojny światowej, przykłady no, takich bohaterów, o których aż się prosi, żeby zrobić fabułę z prawdziwego zdarzenia, chociażby Rotmistrz Pilecki. Oczywiście, tak? Do tego chciałem, bo zaś jest jeden jedyny i to chyba jest ta telewizja o Rotmistrzu Pileckim. Jest jeszcze dokument fabularyzowany. Właściwie to chyba o tym samym mówimy nawet, bo jeżeli patrzyłem, przeglądałem w sieci, przeglądałem ten rynek, praktycznie nie ma. No nie tylko Rotmistrz Pilecki, mówisz wyklęty, jest cała masa tego, co się dalej działo, prawda? Co z naszej historii wydobywać należy, moim zdaniem, te pozytywne przykłady. Ja mam nadzieję, że powstanie kiedyś film z prawdziwego zdarzenia, taki hollywoodzki typowo, o Rotmistrzu Pileckim i na to się znajdą pieniądze. Marcin, a powiedz mi przykład filmu Smoleńsk, który rzeczywiście nie jest filmem dobrze zrobionym. Ale słyszałem, że aktorzy, którzy grali w filmie Smoleńsk, zostali od razu zaszufladkowani. Czy ciebie też szufladkują z tego powodu? Znaczy ja w Smoleńsku nie brałem udziału, więc z tego tytułu tutay nie jestem w żaden sposób. Ja wiem, ja tylko dałem ten przykład, bo to jest taki oczywiście, no, jestem szufladkowany, już słyszę opinię, że mam stempel aktora prawicowego, ze względu na to, że akurat tak się złożyło w czasoprzestrzeni, że trzy filmy w dosyć niedługim odcinku czasowym miały miejsce o podobnej tematyce, czyli Historia Roya, Rotmistrz Pilecki i film Wyklęty, więc... Stałem się niejako takim specjalistą od ról żołnierzy wyklętych, ale myślę, że taka szuflada mi nie grozi, dlatego że gram też zupełnie inne role, zupełnie dalekie od tych postaci, role komediowe. No dobrze, ale czy to się przekłada na przykład na twoje, czy to się przekłada na twoje angaże w tym momencie? No nie chcę opowiadać się pewnie za twojego, jak oni tam agenta, nazywają, tak. agenta. Boże, wy też macie agentów? Tak, tak, mamy. Ja też miałem swoje całe 30 lat pracy, no ale nie szkodzi. Trochę chyba różnią się ci nasi. Różnią się, no nie do końca, to wiesz mi. Tak. Nie wiem, no ja nie narzekam na brak propozycji. To nie jest tak, że nagle zostałem jak ryba wyrzucony na brzeg, bo przyznałem się do wartości... Nie odczułem tego jakoś tak mocno. No. Może to jest tak, że na pewno mając stempel aktora wierzącego, aktora, który gdzieś chce być patriotą, nie mówi źle o Polsce, nie pluje na flagę. No może w pewnych typach u pewnych reżyserów już nie zagra. Mam tego świadomość. To jest zawsze... Ale się to płaci jest straszne, za to, co mówisz. Płaci się za to jakąś scenę i tyle. No. Ale Marcin, to jest straszne, co mówisz, dlatego że ja oceniam aktora oczywiście poza pewną moralnością, którą ty sam mówisz, patriotyzmem, który jest dla mnie zero-jedynkowy i w tym patriotyście mieszczą się również różne poglądy, wszystkie poglądy. Ale trzeba zawsze pamiętać, że te poglądy są w obrębie konkretnego bytu, jakim jest niewątpliwie Polska. To oceniam również, czy ma talent, czy nie. Czy się nadaje do tego, do gry, czy się nie nadaje do gry. Proste. Jako widz zresztą. I jeżeli takie sprawy, jak różnice właśnie w poglądach na drobne rzeczy, czy podejście do własnego kraju ma uniemożliwiać niektórym pracę, to dla mnie jest jakieś nienormalne. Mam kolegów takich, którzy właśnie z tego tytułu no nie grają. Albo grają mniej. Mało. To troszeczkę jest bez sensu wszystko. Powiedziałeś słowo nawrócenie. To słowo również i mnie dotyczy, ponieważ o mnie się wielokrotnie mówi nawrócony esbek, tak jakby to było sposób. Powiedz coś bliżej na ten temat. Ja wiem, że to będzie bardzo osobiste. Tak, już na ten temat mówiłem, ale no gdzieś po 18 latach bycia poza kościołem, poza religią, 4 lata temu jakoś tak przyszło na mnie jakaś... A co spowodowało? No, był rodzaj pewnego kryzysu u mnie, tak. Kryzysu
małżeńskiego i kryzysu, nie wiem, osobowościowego, można powiedzieć tak. I gdzieś przypomniałem sobie o Panu Bogu. Pan Bóg o mnie chyba nigdy nie zapomniał i zaczął się proces naprawczy, który trwa cały czas tak naprawdę. No tak. Bóg ma to do siebie, że na ogół nie zapomina o nikim. To jest inna sprawa. Ja mówię to wprost i powtarzam cały czas. Ja nigdy nie byłem, nie jestem i nie wiem, czy będę członkiem jakiejkolwiek religii, co nie oznacza, żebym nie był akurat chrześcijaninem i był osobą, był niewierzącą. Po prostu inaczej traktuję pewne rzeczy, ale to nie o tym jest ten program. Dobrze. Ponieważ jesteśmy strasznie smutni i poważni, to na koniec jeszcze jedna rzecz. Klan M jak miłość. No. No grasz w tych, grałeś w tych serialach, czy grasz w tych serialach cały czas? W Klanie to wiem. W Klanie tam, tak. To jest serial, który jest pewnym fenomenem socjologicznym, bo jest skręcony od chyba ponad 20 lat. I wciąż utrzymuje jakąś taką względnie dobrą oglądalność. Ja tam gram chyba od lat 3. I co? No mam na spłatę kredytu we franku, więc bardzo jestem Bogu za to wdzięczny. Nie wiem, no cieszę się, że mam pracę po prostu. Nie? Cieszę się, że... Nie, no oczywiście. Ja tutaj chciałem właśnie obronić wszystkich aktorów, to prawda, grających w tego typu serialach. Ja trochę sobie żartuję z Klanu, żartuję z Im jak miłość, ale rzeczywiście ja je oglądam od dawna. Wzięło się to stąd, że będąc na placówce, moja żona nie znała angielskiego, a nie chciała mieć nic polskiego w domu, więc BBC mnie ciągle witało, good, very good morning to you i tak dalej, ale raz na tydzień Szyfran, który miał antenę satelitarną, nagrywał mi z TV Polonie, FV Polonia, nagrywał mi Klan M jak miłość i w niedzielę wieczorem robiliśmy sobie polski wieczór. I tak mi zostało. Poza tym, będąc w Anglii, poznałem 3 spin doktorów od premiera ówczesnego Blaira, których zadaniem było tylko i wyłącznie oglądać tego typu seriale. Właśnie jak Klan M jak miłość, ponieważ one to są fenomenem nie tylko socjologicznym, ale przedstawiają pewną średnią społeczeństwa i tutaj nikogo nie obrażam. Tam jak w soczewce, w bardzo prosty, często czarno-biały sposób, często który nam się wydaje śmieszny, przedstawiane są bolączki wbrew pozorom społeczeństwa i to trzeba zrozumieć. Dla aktora jest niebezpieczeństwo, że cię zaszufladkują jako klanistę, prawda? Czy... Myślę, że nie ma takiego niebezpieczeństwa. Oczywiście no, ludzie, i to nie należy o to, za to winić ludzi, po prostu tak jest, że jakby przyjmują jeden do jednego, jeżeli aktor pojawia się w serialu przez dłuższy okres, to potem jakby jeden do jednego jest tak przyjmowany na życie. Także ja miałem sytuacje takie często, gdzie jakieś panie, bo miałem zdjęcia na przykład do filmu gdzieś na wsi kręcone, no i panie ze wsi przynosiły mi słoik i nie mówił do mnie panie Marcinie, tylko panie Rafale. No Rafał, ten sklep. No właśnie. Tak. Proszę Państwa, pewnie usłyszycie dzwonek. Ja chcę właśnie powiedzieć, że to jest... Ostatni dzwonek. Tak, to nie jest... Tak, zaraz kończymy. To nie jest ostatni dzwonek, ale ten dzwonek chcę Państwu pokazać, że to się dzieje autentycznie, na żywo. Mimo, że nie idzie na żywo. No tak jest. To jest normalne życie. Trochę tak jak w Klanie, czy wiem, jak miłość. Ja wypiłem kawę, więc trochę się ożywiłem. Tak. Trochę się ożywiłeś od razu i ten dzwonek był. No dobrze, Marcin, powiem ci jedną rzecz, że tym Klanem, jak miłość, nie ma się co przejmować, bo ostatecznie Roger Moore, Bruce Willis wyszli z seriali telewizyjnych. I wielu, wielu znanych aktorów wyszło. No, George Clooney też przecież, prawda. Także życzę ci takiej kariery, żebyś był tak wszędzie znany jak Roger Moore, ulubiony zresztą aktor mojej żony i mój też, ulubiony Bond zresztą, George Clooney. Okay? Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jak będę miał lat 70, to nie powiem, udzielając wywiadu, że najlepsze role dopiero przede mną. Nie, oczywiście, że tak, a w dodatku wiesz. Poza tym bardzo się cieszę, bo poza spłatami kredytu we frankach, poza tym całą karierą, ważne jest to, żeby co się nie rano móc się ogolić bez obrzydzenia. Prawda? To no właśnie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję i do widzenia, do zobaczenia następnym razem.